Witajcie serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie materiał z tym, co znajduje się na moim najnowszym iPhone 10. Tak prezentuje się telefon. Włożyłem go sobie w obudowę Urban Outdoor Gear Monarch, wersja czarna. Jeżeli obudowa Wam się podoba, to zapraszam do unboxingu. Link tutaj. A teraz przejdźmy już do tego, co na moim telefonie się znajduje. Wszystko mam podzielone niejako na cztery ekrany. Na pierwszym ekranie mam podstawowe alarmy, jakieś sugestie Siri oraz aktualną pogodę, jaka znajduje się we wszystkich lokalizacjach, w których jestem i w których się w danej chwili znajduję. Mój pierwszy główny ekran to tapeta mojego synka Dominika oraz jeden rząd ikon. Pierwsze to zdjęcia. Zdjęcia są prywatne, więc nie będę nawet tam wchodził ani nic pokazywał. Kolejna aparat, czyli standardowa rzecz. Następnie mamy folder z wszelkimi komunikatorami. Wiadomo, Facebook, Messenger, Manager Stron, grupy, już praktycznie ich nie używam. Twitter, Instagram, WhatsApp, Tweetbot. Odkąd zainstalowałem i kupiłem Tweetbota, to aplikacji Twitterowej praktycznie nie używam. FaceTime, Skype, Swarm używam naprawdę sporadycznie. Snapchat również używam bardzo rzadko. Oraz Discord, przydatna aplikacja. Można komunikować się z graczami, jest to, można powiedzieć, taki nowoczesny Mirc. Mają również kanały głosowe, teraz dodali możliwość rozmów wideo, więc Discord bardzo przydatna aplikacja. Jeżeli ktoś nie ma, to jak najbardziej polecam. I ostatnia ikonka, czyli Filmic Pro, jest to profesjonalny program do filmowania, tworzenia fajnych filmów, materiałów za pośrednictwem właśnie iPhone'a. Aplikacja płatna, ale ma masę funkcji i tak naprawdę dzięki niej można stworzyć takie już półprofesjonalne produkcje. Wiadomo, trzeba czasu, żeby się tego nauczyć, plus ewentualnie jakiegoś fajnego programu do obróbki. Ale jako aplikacja jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jeśli chodzi o dół tutaj, no to standardowo telefon, wiadomości, mój Spotify oraz przeglądarka Safari, czyli standardowe rzeczy. Jeśli chodzi o drugi ekran, to mam tutaj mapy Google, iPhone'owe mapy, Janosika, którego używam podczas jazdy. Naprawdę czasami bardzo się przydaje i już nieraz uratował. Jak dojadę, mapy offline, ustawienia, App Store, przeglądarka Chrome, której praktycznie nie używam, głównie wszystkiego szukam na Safari. iBooksy, wideo, Skyscanner, TripAdvisor, Booking.com, Smok. Mieszkając w Krakowie, aplikacja Smok naprawdę się przydaje. Przynajmniej wiadomo, jak bardzo jesteśmy truci w danym momencie. Wersja mobilna Steama, muzyka, Shazam, jak nie wiem, jaka dana piosenka leci, bardzo łatwo mogę sobie odszukać. Następnie jest folder biurowe. Mam tu Pages, iTunes, Keynote, Numbers, GarageBand, czyli podstawowe aplikacje Apple'a, których nie używam albo używam bardzo rzadko. Kolejny folder z dodatkami. Powrzucałem tu rzeczy, których również używam sporadycznie, czyli kompas, porady, giełda, podcasty, Apple Watch. Nie posiadam Apple Watcha, więc tej aplikacji również nie używam. Wallet, Znajdź mój iPhone, moi znajomi, dom. Również nie posiadam żadnych bajerów związanych z domem, więc tej aplikacji też nie używam. Dyktafon czasami używam. iTunes Store, zdrowie oraz kontakty. Następnie jest pogoda, mam ją już również na pierwszej jakby tablicy, pogody używam często. Kolejna rzecz to aplikacje biurowe. Clear, bardzo fajna aplikacja do zarządzania swoim dniem, swoim czasem, zadaniami itd., itd. Następnie notatki, kalendarz, zegar, kalkulator, czyli podstawowe rzeczy. Gmail, używam go do pracy z moimi
mailami z pracy. Mail standardowy, mój prywatny e-mail, Outlook, kolejny e-mail, pliki używam sporadycznie, MyContacts Backup jest to programik, którego używam do odzyskiwania czy tam przenoszenia kontaktów. Wcześniej używałem, teraz praktycznie też już bardzo rzadko. Przypomnienia nie używam. Scanner Pro, bardzo przydatna aplikacja. Używam jej do skanowania jakichś faktur, dokumentów PDF czy tego typu innych rzeczy. Bardzo fajna, zbliżamy tylko aparat i można robić praktycznie skany w bardzo wysokiej jakości, więc aplikację jak najbardziej polecam. I jeszcze jeden e-mail Spark, gdzie mam skonfigurowane kolejne moje skrzynki. Następny folder jest to folder YouTube'a, mam tu YouTube Studio, mój kanał YouTube, konto AdSense, iMovie, Intro Designer, Wirecast Go, Clips, Musmatch, Intro Maker i to jest wszystko. Czyli takie podstawowe informacje, niezbędnik, którego używam do obróbki wideo, gdy na przykład jestem w trasie i muszę wrzucić coś na szybko z telefonu. Kolejny folder to fotografia. Tutaj z kolei mam aplikację Snapseed. Używam jej praktycznie do obróbki wszystkich zdjęć, bo ma naprawdę dużo fajnych funkcji. Jeżeli ktoś jej nie zna, to jak najbardziej polecam. Kamera Plus, Prisma, Photogrid, Hyperlapse, Boomerang, Layout, Motion Stills, MSQRD, czyli te wszystkie śmieszne buźki, LD oraz Legend. Są to wszystkie aplikacje, można powiedzieć, o dosyć podobnym działaniu. Upiększają zdjęcia, wyostrzają kolory oraz dodają tam różne fajerwerki, czy tam jakieś zapętlone filmy, tego typu bajery. Podejrzewam, że większość z Was, większość tych programów również na swoich telefonach posiada. Tutaj folder gry. Bardzo, że tak powiem, zubożony ostatnimi czasy, bo potrzebowałem dużo miejsca na moim iPhone'ie. Smash Hits, Temple Run, Monument, Freeblade. We Freeblade'a grałem sporo ostatnimi czasy. Carmageddon, czyli klasyka. Quizvanie również sporo grałem. Mario Run. Myślałem, że będzie lepszy, tak naprawdę przeszedłem parę poziomów i porzuciłem. Chameleon, taka platformówka, czyli podstawowe rzeczy, ale tak naprawdę z gier to również korzystam bardzo rzadko. I ostatnia z moich stron, pierwsza tutaj, że tak powiem, rząd, to są moje banki, konto PayPala, następnie kantor walutowy, One Password, aplikacja Ubera, bardzo przydatna, aplikacja Twitcha, mogę bardzo szybko znaleźć swoich ulubionych streamerów i oglądać ich również za pośrednictwem komórki. Fitatu, czyli licznik kalorii. Bardzo fajnie można po skanie kodów kreskowych zobaczyć, ile dany posiłek ma kalorii, żeby sobie tam daną ilość kalorii w dniu spożyć. Następnie aplikacja GoPro. Posiadam kamerkę. Bardzo łatwo ją wtedy sprzężyć z iPhone'em, można sobie robić podgląd i nagrywać jakieś fajne wideo. TP Camera jest to aplikacja do mojej jakby kamerki, którą posiadam w domu. Jest to kamerka Wi-Fi i mam dzięki temu bezpośrednio podgląd do łóżeczka mojego synka. Jak widzicie, Dominik obecnie śpi. Mamy godzinę późną, bo jest po 23, więc on sobie śpi. Mogę podejrzeć, co w danej chwili robi i aplikacja posiada naprawdę fajne funkcje. Kamerka działa na podczerwień. Na moim kanale jest jej unboxing, gdyby ktoś był zainteresowany, a recenzje obecnie tworzę. Zbieram się praktycznie do recenzji. Następnie mamy kalendarz Google, Endomondo do biegania. Ostatnio mniej biegam, więc używam rzadziej. Play24, OLX, to wiadomo. I teraz ESL, aplikacje ESL-owe do lig czy innych tego typu rzeczy. Allegro, Stowcard, czyli zbieranina wszystkich tych kart biedronkowo, kerfurowo, teskowych i tak dalej. Nie trzeba tego wszystkiego nosić w portfelu. Wrzucamy tu skany, pokazujemy, pani skanuje i to wszystko.
Kolejna aplikacja smogowa to Smog Alert. Używam dwóch, żeby sobie porównywać, jak bardzo truty jestem w danym dniu. I Video Leap, jakaś nowa aplikacja, również do tworzenia Enlight konkretnie, jakiś tam fajnych wideo, czy tam efektów. Przyznam szczerze, że ją ściągnąłem, a nie bardzo nawet pamiętam, o czym była i jak ją używać, co znaczy, że nie będę jej raczej używał. Jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje i podstawowe aplikacje, to jest wszystko. Przyznam szczerze, że troszkę tego jest, ale i tak ostatnimi czasy bardzo uszczupliłem ten zbiór, bo potrzebowałem sporo miejsca na materiały wideo. No a jak wiecie, posiadam wersję 64 GB, więc to się naprawdę bardzo szybko zapełnia. W chwili obecnej mi to wystarcza. Także jeżeli będę wprowadzał jakieś zmiany lub znajdę coś ciekawego, to na pewno się z Wami podzielę. A teraz to będzie wszystko, jeśli chodzi o informacje, co znajduje się na moim iPhone 10. Jeżeli ten materiał się Wam spodobał, to prosiłbym o zostawienie łapki w górę pod tym materiałem oraz o subskrypcję mojego kanału. Jak widzicie, zamieszczam na nim różne materiały, czy to właśnie odnośnie elektroniki, jakichś recenzji mojego sprzętu, czy też również informacje, jakieś nagrania z walk związanych ze sportem Muay Thai, z boksem tajskim, z którym jestem związany poprzez pracę. Jakieś śmieszne materiały rodzinne związane z moimi zwierzakami i tego typu inne rzeczy. Także jeszcze raz serdecznie zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, cześć!